Cześć, Piotr Gmerek. Maciej Koper. Ponownie jesteśmy w naszej redakcji HDTV Polska. Słuchajcie, wczoraj się wydarzyła super rzecz, bo PS4 w końcu dostała grę, która korzysta z HDR-a, dlatego że update pojawił się już kilka dni temu, ale pojawił się tylko w menu, tak więc nie było za bardzo jak to wykorzystać. No i wtedy, słuchajcie, powstała lawina pytań na Twitterze, na forum, jak to jest możliwe w ogóle, że PS4, zwykła wersja, tam wiemy, że jest HDMI 1.4, jak to jest w ogóle możliwe, że ten HDR może się pojawić? Jest możliwe, czy nie jest możliwe? No właśnie, widziałem tę lawinę komentarzy i akurat ja się wstrzymałem z opinią i wam powiem dlaczego, ponieważ ze wszystkich specyfikacji white paperów, które czytałem, nie wynika, żeby w trybie Full HD nie mógł iść HDR, wręcz powiem wam inaczej, ja wielokrotnie taki sygnał wymuszam. No i coś takiego działa w kombinacji, także nie było powodu, żeby tutaj hejtować, bo wiedziałem, że to może zadziałać. No i dzisiaj to zadziałało i zaraz wam przedstawię to. Wymuszasz to na naszym generatorze często. Tak. Bo to tak, żeby było jasne, bo tak szybko powiedziałeś, wymuszasz to gdzie, tak? Myślałem, że dla każdego rzeczywistości. Tak, jasne. No, okay. Więc generowałem taki sygnał, okej. Okay. W każdym razie, jak to jest możliwe na konsoli z HDMI 1.4? No tak naprawdę oderwałby się od tego znaczenia 1.4, 2.0 i tak dalej, bo może nie wiecie wszyscy, ale wielokrotnie to tam gdzieś wspominałem, że tak naprawdę najważniejsze rozgraniczenie to jest, czy ten port jest 600 MHz czy 300, no i tego już nikt nie podaje, więc wchodzimy w takie trochę zabawnione tematy. Tutaj jest 300 MHz, czyli ta niższa wersja, no i tego się do tych 600 nie da zupgrade'ować, tak, firmware'owo, zatem nie wypuścimy z tego Ultra HD, to jest pewne. Natomiast dołożenie metadanych, no nie ma jakby problemu, żeby dany chip zupgrade'ować, żeby dostawał te metadane HDR-owe, przynajmniej nie widzę takiego problemu. No i to poczynili inżynierowie, także wychodzi tutaj Full HD, dołożyli metadane, więc to nie jest HDMI 2.0, to jest pewna hybryda, no, w której jest Full HD z HDR-em. To słuchaj, to dwa pytania, czyli Xbox zwykły, nie S, teoretycznie gdyby Microsoft chciał, to dali tego HDR-a. No. Teoretycznie, bo mówię, być może tutaj jest chip, który specjalnie to umożliwia, może już na etapie projektowania przewidzieli tą możliwość, a może w Xbox chipie się tego nie da zrobić. I dlatego wyszła nowa konsola. Tak, to jest to pytanie. Natomiast pamiętajmy, że zaraz wyjdzie w listopadzie PS4 Pro, czyli ta usprawniona wersja, i ona pewnie będzie miała też HDMI 2.0. Nie pamiętam, ale chyba nawet było w specyfikacji, że to jest oczywiste, że ma 2.0, no to tam będzie tak jak z Xbox One S, ale tutaj jest, że się... No ale jak już weszliśmy w teorię, to nawet bym dodał, że większość telewizorów zapewne mogła być upgrade'owana do HDR-a, nawet tych Full HD. O właśnie, bo to też było. Kolejne pytanie. Czy mogę kupić telewizor Full HD z HDR-em? No można, albo by. Jest szansa, że stary upgrade'ują, tak? No i w teorii to są rzeczy możliwe, no ale w praktyce musiałoby to zostać zrobione, a raczej producenci tego nie zrobią. No właśnie, bo nie chcieć, nie, żeby kupić nowy też telewizor. Tak. Okej, okay. No dobrze, czyli tak, pierwsza gra wyszła wczoraj, czyli Deus Ex. Mamy, słuchajcie, dwie wersje, zarówno na PS4, jak i na Xboxa One, więc zaraz tutaj dobrze, że mamy te dwie wersje. Okazało się, że mamy dobrze, bo przygotowaliśmy tą konsolę. Ja może przypomnę szybko, gdzie tutaj się w menu. Wiesz, Maciek, jakbyśmy mogli na chwilkę z tego trybu wyjść, bo to jest tryb HDR samego telewizora. W ogóle słuchajcie, co to za telewizor? To jest Sony ZD9. Przed chwilą żeśmy, bo właśnie go wypakowaliśmy, ale szybko zmierzyliśmy, ile on ma jasności średniej w nitach i wyszło, wyjdzie tam ponad 1000 pewnie średnia, tak? Średnia w naszej sekwencji testowej. No sekwencji testowej, tak. Ta jasność, którą podają wszyscy producenci na tej planszy od konsorcjum UHD Alliance, to wyszło aż 1700, tak. Czyli de facto najwyższy wynik tego roku. To właściwie idealny, tak. Telewizor do pokazania HDR-a wyciśnięcia na ten moment max z gry, no to super. A tu z boku mamy jeszcze LG OLED-a, B6-kę i na nim też to sprawdzamy, akurat Xbox jest podłączony. W związku z tym ja jeszcze w domu też na Samsungu sprawdzałem. To co dzisiaj wam pokażemy, było już na tych trzech filmach, właściwie jednych z najpopularniejszych sprawdzonych. Panasonica mi jeszcze brakuje, ale jego to zaraz przetargamy też. DXA900, który jest takim bezpośrednim konkurentem tego telewizora. Dobrze, wchodzimy w menu, ustawienia i tutaj słuchajcie, w te kilka tygodni temu. Tak, ale myślę, że będzie widać. O, i tu pojawiła się opcja do odpalenia HDR-a, tak? Czyli wybierz HDR, on jest automatyczny, on jest tu powiązany z Deep Color też, Maciek, bo gdy Deep Color wyłączymy, to automatycznie jest napisane też, że HDR się... No i słusznie, bo HDR musi być 10-bitowy, przynajmniej. Dokładnie, więc HDR jest włączony. No i Deus Ex, ostatnia wersja. Odpalamy.
kto oglądał mojego streama wieczorem, widział już trochę, że rzeźby było. bo coś nie zatrybiło, do końca nie zadziałało. I powiem wam, okazuje się, że to nie był jakiś mój problem, tylko... No jest jakiś bug. Coś nie do końca działa w tym Deusie, okazuje się, w HDR-ze. Co my tu mamy, Maciek, bo jak spojrzymy, tak, no powiedzmy od razu, po raz kolejny mówimy, wy tego nie zobaczycie na kamerze, tak? Więc musicie wierzyć nam na słowo, co my tu widzimy, bo tego się nie da. No wy będzie gdzieś przepalony obraz i my mniej więcej też gdzieś przepalony obraz. A gra się w ogóle w idealnym miejscu zaczyna, bo na wschodzie czy zachodzie słońca, tak? To chyba jest zachód słońca, więc widać to mega. No i zwyczajnie te detale i obszary, które powinny być jaskrawe, są przepalone, czyli... Fachowo się nazywa solaryzacja bądź posteryzacja, czyli po prostu jest zlana plama. Tu wokół bloków coś się dzieje nie tak, no i tutaj na tych w tych miejscach podobnie. Tutaj... A jeżeli nie wiecie, to znaczy solaryzacja lub posteryzacja, to Piotr słusznie nawiązał do plamy oleju rozlanej na szosie, bo to są takie kolory na krawędziach. Zgadza się. No i powiem wam tak, jak przyłączymy się w tryb SDR, to wszystko wraca do normy i ta gra wygląda bardzo dobrze, tak? Więc natomiast tutaj jest jakiś błag. No i co? I to chyba tyle, tak? Dlatego, że ta gra, poprosiliśmy wszystkich tutaj, próbowali kombinacji i w trybie gra, i nie w trybie gra. Ja w domu, słuchajcie, na Samsungu wczoraj naprawdę przeleciałem wszystko, bo też mi radziliście, ale te rzeczy nie mają na to wpływu, tak? To powinno działać. Możesz jeszcze udowodnić naszym widzom, że jest tak, HDR, tak? Tak, chciałem dokładnie ten dowód pokazać na koniec, że faktycznie z kontroli wychodzi Full HD z HDR-em, bo wiem, że parę większych portali negowało. Tak, no będę na artykuł dostałem, sobie podsumowałem od chłopaków tam. A my nie negowaliśmy, więc pamiętajcie. Więc tak, dowód bardzo prosty. Tryb HDR, automat. Jeżeli w automacie przychodzą metadane, to powinien wejść tryb HDR i powinien się nie różnić od tego, jak wymuszę manualnie HDR. Jak widzicie, nic się nie zmienia. Natomiast jak wyłączę, następuje duża zmiana obrazu. Czyli w tym momencie on wykrył samoczynnie tryb HDR-owy. Oczywiście wyłączenie nie poprawia tej sytuacji, wręcz pogarsza, no bo tak to jest, jeżeli wyłączymy na sygnale HDR-owym funkcję w telewizorze. Natomiast to dowodzi, że faktycznie konsola daje radę, no tylko jak gra ma jakiś problem, to nie jest patcha zostawiony. Tak jest, a to jest śmieszne, bo producenci wypuścili grę, tak, patcha wczoraj i tak to wygląda. Ciekawe, czy to testowali i w ogóle o co w tym chodzi. Szczególnie, że słuchajcie, to mamy z boku Xboxa na OLEDzie i ta sama gra chodzi ok. Widać tego HDR-a, rzeczywiście w SDR-ze jest odpowiedni obraz, ale w HDR-ze też jest jaśniejszy, tak, i tam wszystko jest w porządku. Dokładnie. Więc to mamy przynajmniej pokazane. No nie wiem, to zobaczymy, tak, bo to trudno powiedzieć. No wersja na PS4 coś ma nie halo, kolejne mam nadzieję, że... Szkoda, że akurat ten patch nie wyszedł do jakiejś znanej gry typu Uncharted na przykład, czy Niezławnych, gdzie te kolory tam po prostu są mega i aż by się prosiło, ale myślę, że to będziemy czekać do premiery PS4 Pro, bo nie jest to jasne, czy to wszystko poprawnie działa. No tu słuchajcie, już myślę, że nawet nie ma co odpalać na tym OLEDzie, w sensie to leci i musicie nam na słowo wierzyć, że jest, leci ten Deus Ex tutaj, on nie działa dobrze. No to nie widać, tak, na kamerze tego nie będzie i tak widać, natomiast nie ma tej solaryzacji i tych wszystkich tutaj dziwnych rzeczy. Ale udowodniliśmy wam i pokazaliśmy, że da się, to jest chyba jedyne urządzenie, prawda, na rynku w tej chwili, które puściło nam HDR-a w 1000, tak, full HDR. Poza generatorami i różnymi wynalazkami, które tu mamy. Zgadza się. Dobra, no to dzięki w takim razie i będziemy przygotowywać dla was kolejne filmy, bo wiemy, że tego chcecie, więc będziemy starać się od czasu do czasu takie testy przeprowadzać. To do zobaczenia w takim razie. Cześć. Cześć.